Dzień dobry Państwu. Dziś w programie rozmowa z Czesławem Wasiłowskim, wybitnym fotografikiem, o sztuce i nie tylko. Czesław Wasiłowski, wybitny fotograf, artysta, obchodzi w tym roku 50 lat pracy twórczej. Jak Pan się czuje z tak ogromnym dorobkiem? Dzień dobry. Dla mnie to była zabawa. Po prostu jakieś zajęcie. Takie, które sprawiało mi satysfakcję. Lubię to, co wykonuję. Jak to się robi, że praca, która przynosi chleb, jednocześnie bawi? To jest piękne, połączyć jedno z drugim. Z radością zarabiać tylko. Praca, która nie daje satysfakcji, ma jakikolwiek sens? Wszystko ma sens. No, po prostu trzeba zmierzać później, no, porządkować sobie, przechodzić pewne etapy, dochodzić do tego, co daje sens, a to trzeba indywidualnie na to spoglądać. Czy można powiedzieć, czy sztuka współczesna w ogóle ma jakikolwiek sens? Ludzie są skoncentrowani na innych rzeczach, mało osób interesuje się sztuką. W ogóle być może sprecyzowali wyraz sztuka, ponieważ dla mnie jako w ogóle, co szczerze powiem, że sztuka to nie istnieje. To jest tak umowne, coś przez radyśmy sztuką, to tak jak wyraz, no i wszystko. No właśnie, czy możemy w ogóle mówić o sztuce? Czy to jest obiektywne, czy subiektywne? Kto w ogóle decyduje o tym, co jest sztuką? Najczęściej to powstaje na skutek różnych konkursów, weryfikacji. Ja to nazywam pomyłki jurorów. Na przykład 30 lat jest doroczny konkurs w Stanach Zjednoczonych na temat malarstwa. I w New Yorku nagrodzono obraz Grand Prix i autor nie mógł przybyć, ponieważ zamieszkiwał w San Francisco, a był starszy i chorował. I oglądał to w telewizji i się załamał. Jego obraz był powieszony o 180 stopni do góry nogami. I zrobił wielkie zamieszanie. Mnie się okazało, te same żywy, okręcając to odwrotnie, stwierdziło, że to nie przedstawia żadnej wartości. No i to są takie drobiazgi, co... Czyli sztuka jest uznaniowa. Autor tworzy jedno, krytycy i odbiorcy widzą co innego. No może inaczej, ja z tego doświadczenia kiedyś miałem najwyższe odznaczenie amerykańskie, złoty medal Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z 40 krajów uczestniczyło kilkanaście tysięcy fotografujących i to była praca numer jeden. Natomiast wysłałem na lokalny konkurs do Kielc i w ogóle nie zaakceptowano tego nawet na konkurs. A później wyjaśnienie takie było tylko, że w przerwie, to było takie biennale co dwa lata zjazdy na Myliówce do okolicy Kielc. Wyjaśniłem panu przewodniczącemu, że to była jakaś nieporozumienie, po prostu poziom polskich jurorów jakoś to inaczej spoglądał, czy to była pomyłka jurorów amerykańskich. On stwierdził, że nie, to była najlepsza praca, tylko że medale były już przydzielone dwa miesiące wcześniej i nie mogliśmy jej nawet powiesić na wystawę, bo się tak wyróżniała ta praca, że po prostu no, nie pasowała do tej wystawy. Czy czuje się Pan doceniany? 50 lat pracy twórczej to ogromny okres. Jak to wygląda dzisiaj? Czy czuje się Pan doceniany w środowisku, w którym Pan tworzy, w regionie, w którym Pan żyje? Ja w ogóle nawet nie pomyślałem o tym, żeby być doceniony. To jest dla mnie zabawa. Robię to, co lubię i to jest dla mnie radość życia. A czy ktoś to akceptuje, czy nie, to nawet nie wiem, bo ja po prostu nie rozglądam się, nie podsłuchuję. To jest moje indywidualne spojrzenie na pewne tematy. Mój styl mam, no, w ogóle katargu zresztą ma jakiś swój styl, tylko trzeba po prostu. No teraz przygotowuję troszkę kilka takich właśnie wystaw.
prawda, bo to się złożyło tym samym kształtem. Dla mnie swego rodzaju na temat sztuki to ciekawe wypowiedzi Edwarda Sachury. W tym roku mija 40 lat, jak nie żyje. Sachura, dodajmy, też był niedoceniany za życia i po śmierci niestety też jest niedoceniany. Czy w ogóle warto być artystą w związku z tym? Czy artysta, który szuka jakiegoś uznania, ma szansę je znaleźć? Przede wszystkim bardzo przepraszam, proszę mnie nie przezywać od artystów. A w ogóle to w poezji Sachury, no po prostu. Życie to jest teatr. Cokolwiek robiąc, jak on napisał książkę Głód, to na przykład 5 dni nic nie jadł, żeby pewne odczucia przekazać, jak to w rzeczywistości, co jest w ogóle. No bo my mówimy o pewnych rzeczach, na przykład dla jednego radością życia będzie, że rano się budzi, że żyje, a inny w Polsce się budzi i ma 1 700 000, jest bogatszy. I teraz zróżnicujmy, czy to ma wartość. W zasadzie wszystko to jest to samo. Bo jak podchodzimy do tego, no, mnie jakby to oszukano po prostu. Mówiono o komunizmie, to znaczy, że nie będzie pieniędzy w ogóle, każdemu w miarę potrzeb, a w tej chwili żyję w czasach, gdzie w zasadzie tylko wszystko się przelicza na pieniądze. To są dramaty, są tragedie. Ludzie nie jedzą nawet, ale nie dlatego, że nie mają pieniędzy, to po prostu czasu nie mają. No bo gdzie obiad, to na przykład straci gdzieś tam tysięcy przez te kilka minut. I to jest, a to jest w ogóle szalenie porozumienie. No. Po prostu przede wszystkim w Polsce powinno powstać Ministerstwo Chorych, Ministerstwo Zdrowia do likwidacji. Naprawdę Ministerstwo dla Zdrowych, patrząc tak obiektywnie z boku, jest niepotrzebne. Mówiliśmy o Edwardzie Sachurze, w regionie, w którym się znajdujemy, tworzył Aleksander Minkowski, i tak zwany autor Pana Samochodzika, czyli Zbigniew Nienacki. To byli znajomi z tych samych stolików, w tych samych restauracjach państwo, panowie tworzyli, konsumowali. Jakie to były czasy i jakie są dzisiaj dla artysty? Ogólnie mówiąc, patrząc tak perspektywicznie, to były czasy spokojne, wiadomo było. Były jakieś uporządkowane po prostu. Bo zwykle to jest chaos, no po prostu nie ma jakichś... Ja wiem, no to wszystko się tak zmieszało, tak jak... Nie ma jakichś takich wzorców, ja wiem, czy coś do naśladowania, jakiś porządek tego. Wszystko się tak zrobiło, takie jakieś poszukiwanie, niby jakby to wszystko powstało od nowa, to przecież tak. No przede wszystkim nie powinno tak być, jak jest. Czy artysta, nawet uznany za granicą w Polsce, cieszy się szacunkiem swojego otoczenia, które nie zawsze interesuje się sztuką, przecież sąsiadów, rodziny, znajomych? Ja wiem, może to nie tak na to patrzymy. Teraz to po prostu jest takie, ja wiem, credo na zasadzie, jak się jest potrzebnym, to znajdą, a tak to w ogóle nawet nie porozmawiają i nawet ci dawniejsi, najważniejsi, to nigdzie się nie śpieszę i to powoli, jak mnie zobaczę, to zaraz myślę, że coś będę chciał i wytykał, że tu tam jest coś nie tak, to mówię, o godzinę jestem spóźniony, panie Czesiu. Pierwsza nagroda zagraniczna to był rok? 70. W Krakowie. To był Kraków, ale nagroda amerykańskiego towarzystwa fotograficznego. 81. Wówczas paszportu nie otrzymałem do Nowego Jorku i byłem w tych służb. Otworzono sejf. Wyjęto paszport, pokazano mi okładki i z powrotem schowano. Ja pytam, dlaczego nie mogę tego otrzymać. Obywatel by nie powrócił. Skąd ta pewność? I to był taki smutny epizod, który wpłynął na dalszą karierę, prawda? Ja wiem, no ciągle później władzono. Z ambasady amerykańskiej wychodziłem, to zaraz dowód osobisty, to tam nagrody. No a w ogóle to tak wszystko było jakoś. Najlepiej, że się nie wyróżniać po prostu. Z jednej strony nie pozwolono wyjechać do Stanów Zjednoczonych, odebrać nagrodę. Z drugiej strony Polska Rzeczpospolita Ludowa dbała o swoich artystów, dbała o ich sytuację finansową. Jakie to były czasy dla sztuki? Dbała, ja wiem, to był swego rodzaju koszmar, bo to dbała, ale to pod kontrolą. Na przykład była cenzura. Ja wystawiałem na przykład taką wystawę
to musiałem w Olsztynie, musiałem mieć zgodę cenzury i po prostu później na wystawie był tak zwany, nie wiedziałem, pojawił się pierwszy garnitur województwa, przez to był pierwszy sekretarz KWPZPR, było na wystawie ze 100 osób, bar, hałas, rozmowy i naraz cisza, pewien pan wszedł i cisza. Zdziwiony. Byłem do tego pana kierownika, to była taka galeria empików Jabi Ratusza w Olsztynie. Pytam, co się stało, on mówi, nic, wszystko w czasie, dowiemy się w czasie. No i później ten pan tak spogląda i mówi, ale ładna trzcina socjalistyczna. Ja jeszcze nie wiedziałem, kto to jest, gdzie pracuje jako pryncypem, a ja się pytam, a dlaczego nie może być sama trzcina, tylko socjalistyczna. No bo tutaj tak jest teraz, że wszystko jest socjalistyczne, tak jak... W tej socjalistycznej rzeczywistości Polska Rzeczpospolita Ludowa udało się zrealizować chyba kilka wystaw Wenus, czyli wystawa zdjęć aktów. Jak to się stało, że do tej wystawy doszło? Dziś nie potrafię sobie wyobrazić, chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazić, żeby pokazywać nagle kobiety za państwowe czy samorządowe pieniądze. Wtedy się udało. Tutaj rewelacją był komendant milicji w Krakowie. Miał wypadek, przeszedł na rentę. Zorganizował, został prezesem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego i po prostu, no tak jakoś to się złożyło, Wenus zmieniło, to był dla niego jakiś ideał. No i tak to powstało, dobrał grupę ludzi, która jego niby popierała, bo to się podzieliło tak jak teraz, lewa strona, prawa. Na przykład w kościele krzyczano na Andonie, żeby tam nie chodzić, bo ulica Bohaterów Stalingradu 13, tam się mieściło Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne, że tam jest same zło, że tam jest diabeł i tak dalej, a ci wszyscy ludzie właśnie po kościele szli to zobaczyć, a on kasował. Po prostu był pierwszym kapitalistą według mnie, takim z tych, co później zarząd jeździł sobie po świecie za te pieniądze skarpane do szkalania, czy tam jakieś wydarzenia. A ja przy okazji, no już pewnie otrzymam tego pisma, jeden z najważniejszych ludzi w województwie, rok temu mi powiedział, że wpłynęło takie pismo od Ławskiej SB, już byłem znany, żeby wyrazić zgodę jako pierwszy garnitur wówczas na wyizolowanie obywatela Czesława Wasiłowskiego ze społeczeństwa i postawimy jemu zarzut szerzenia pornografii. No jeżeli biust oświetlany tutaj światłem z jednej strony kolorem zielonym, drugim niebieskim, to zdobywa medal. Nawet medal później na Cyprze Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, a to się uważa za pornografię. No to ja w ogóle nie wiem, co to jest pornografia i ci ludzie po prostu, no tacy byli, oni decydowali. Jaka jest granica między pornografią a aktem artystycznym? Rektor Akademii Sztuki Międzynarodowej często bywa w Gławie, nad zamieszkiwał też nad Jeziorakiem Jałtomek, to właśnie jeżeli coś jest oddane proporcjonalnie, tak jak jest w rzeczywistości, to jest akt. A jeżeli coś jest wyolbrzymione pewne części, złośliwie, tendencyjnie jakoś, no to to był czas, to tak to należy, no tak powiedziano, że to będzie pewne. Czego możemy się spodziewać? To będzie zależne po prostu kilku rozmów, które były w czasie. W tych najważniejszych miejscach. Chcę pewne wystawy wykonać, ale to nie tylko ode mnie zależy, bo to można wykonać pewne utwory, bo to się naprawdę nazywa utwory fotograficzne, tylko żeby one żyły, to one muszą po prostu wejść wśród ludzi, a o kim decydują ci, co aktualnie decydują, co na etatach. To będą najważniejsze, no muzea, no, instytucje numer jeden w kulturze, jak to się mówi na dzisiaj. Czy z perspektywy czasu 50 lat, czy nawet perspektywy życiowej, lepiej było wyjechać w którymś momencie kariery, czy
lepiej zostać? Czy to nie ma w ogóle znaczenia dla artysty, gdzie tworzy, gdzie mieszka, w jakim środowisku funkcjonuje? Oczywiście, że nie ma znaczenia. To jeżeli coś się umie, to niezależnie gdzie się przebywa, może to inaczej, niezależnie w jakim kraju i tak dalej, no po prostu to trzeba pracować, coś wykonywać, czy. No a bardzo ważne to jest, jeżeli się wykonuje to, co się lubi, to po prostu jeszcze to jest, bo właściwie no, można po prostu przeżyć. To jest takie pytanie, czy artysta ściga się z własnymi możliwościami, z własnymi ograniczeniami, czy z innymi artystami, czy uczestnictwo w konkursach, czy prezentacja swoich prac na wystawach zbiorowych ma jakikolwiek sens, czy po prostu się tworzy, pokazuje indywidualnie, niezależnie od oceny społeczeństwa, odbiorca, krytyków. I może inaczej, jak jeden z rektorów tutaj był taki przypadkiem, spotkałem przejazdem w Gławie światowej sławy postać i tak rozmawialiśmy, ja mówię, a ostatnio zaniechałem te konkursy, bo kiedyś to były kliki po prostu coś, co należał do organizacji jakiejś towarzyszy. To doceniali, a ktoś, to, tak jak ja zawsze byłem za burto, ale ja to stworzyłem dla siebie. A on mówi, słuchaj, no a w tej chwili to ty jak masz pieniądze, co sobie kupisz? Każde Grand Prix, każdy... nawet sobie zorganizujesz międzynarodowy konkurs i odbierzesz złoty medal. No i tutaj jest... to jest też dramat, bo to jest po prostu... no, w moim odczuciu w sztuce w ogóle sztuka powinna być wolna, niezależna. Pieniądz przeszkadza tutaj. No wyobraźmy sobie zima, pogoda niesprzyjająca fotografii, jesień deszczowa, nie można zdjęć robić, nie ma światła, nie ma pogody. Co wtedy z artystą? To nie jest tak, jeżeli cię jest szkół, to ja to tak nazywam, wyraz, więc całkiem obcy wyraz artysta, to po prostu to się jakoś zbiera w sobie, na przykład rozmawiając z naczelnym, ja bardzo fotografowałem żeglarstwo, to od roku, jeziorakiem jest błękitna wstęga i był naczelny redaktor miesięcznika Żagle. Znaleźliśmy się wcześniej jeszcze w Senatorskiej Warszawie, mieszkałem 10 lat. Kiedyś się pokazywałem takie coś do Żagle, żeby nie chciał żeglarstwo drukować. A on popatrzył na to i mówi, to nie żeglarstwo, to są pławiki. Po prostu takie normalnie płynące chmurki, wolniutko żagle. A jedno ze zdjęć pokazałem taki szpał. Później była wywrotka, ale tak się dużo, że miałem ostatnio kadrę w aparacie i jak już był taki przechył kompletny, to zrobiłem to zdjęcie i później wywrotka była, to już nie miałem filmu w aparacie i przy sobie, to on się zachwycił tym zdjęciem. Mówi, rewelacja, najlepsze jakie zdjęcie w życiu widziałem, a jeździł po Australiach, Stany, te największe światowe imprezy żeglarskie. Ja mówię, tak, ale tutaj powstało z 5000 zdjęć. Wykonałem, żeby to powstało. On mnie tylko powiedział, wiesz, to warto było. Tutaj to jest troszkę do myślenia. Można dużo, dużo pracować. Naraz ja to uważam za splot okoliczności. Naraz coś tak powstanie. Tak jak się nawet no, po prostu wcześniej, bo to jest największy problem, ja zawsze w życiu miałem z kompozycją. Wielu no, największych profesorów to po prostu, no oni się tym zachwycali, ale tak wyżej, niżej, to było wiadomo, te złote podziały, ale 3/4 tylko w obrazie, to jest wszędzie w fotografii, ale to trzeba nieraz złamać, żeby coś było, po prostu czym zaszokować, coś co przyciąga wzrok, no. Się na coś popatrzy i się idzie dalej, ale są takie zdjęcia, że pozostają na zawsze. Dla mnie wzorem w Warszawie był Andrzej Krynicki, taki właśnie fotograf na czacie, fotografa w telewizji przywolnicza. No on po prostu miał to coś w sobie, te troszkę. To nieraz te troszkę z kompozycją. Jakiś rektor powiedział, że ja mówię, no, zawsze coś gdzieś w tym aktach nie pasuje, bo to było i na czasie jakoś tak się składało, że dziewczyny lubiły nagle zdjęcia, same nawet chciały wlecać i zapłacić, bo potrzebowały tam, nie wiem, do prywatnych, wiadomo, szczególnie kobiety się starzeją, zmieniają kształty i to. I on mówi, wiesz co, profesor do mnie mówi, najlepiej to tak, no ja chciałem taki ideał, zawsze dążyłem do tak zwanej numer jeden zdjęcia, żeby być najlepszym ze wszystkich, za co się zdecydowałem wziąć. Mówi, wiesz, to by była oryginalna kompozycja, wychodzisz na łąkę z dziewczyną. Rozbiera się, bierze za nogę, zakręcisz 3 razy nad głową i tak rzucisz, tak jak kurę. I tak jak spadnie, to jest kompozycja tak zwana
niekombinowana. Oryginał. Zrobię przebitkę z fajką, muszę jeszcze raz zapowiedzieć, bo zapomniałem o tych odznaczeniach, medalikach.